Kto ma psa czy kota w domu, ten wie, że Sylwester i Nowy Rok to dla nich czas traumy. Los przerażonych zwierzaków zauważają też władze samorządowe. W niektórych miastach z pokazów pirotechnicznych zrezygnowano na rzecz laserowych. W Raciborzu takiego zakazu nie ma, ale jest to za to akcja, która zmusza do refleksji i promuje podwójne dla zwierząt korzyści. Niektórzy wręcz zachęcają do wystrzałowego przywitania Nowego Roku, inni apelują z kolei o ograniczenie liczby sztucznych ogni w tę zbliżającą się dużymi krokami noc, a wszystko to z myślą o czworonogach. Grupa radnych, która jest skupiona wokół takiego stowarzyszenia w służbie mieszkańcom, to jest grupa ludzi, z którymi łączy mnie współpraca od czasów jeszcze sprzed wyborów. Mamy taki apel, prośbę do mieszkańców, aby zastanowić się, czy pieniądze, które chcą przeznaczyć na zakup fajerwerków, warto przeznaczyć na ten zakup, czy może nie pomyśleć o tym, aby zamiast tego wykonać jakiś dobroczynny gest i kupić na przykład karmę dla psów czy kotów, którą można zanieść do schroniska, choćby nawet przeznaczyć połowę tej kwoty na ten cel. Oczywiście w akcji nie strzelam do karmiam. Nie chodzi wyłącznie o karmę, która w schronisku zawsze jest mile widziana. Jak powszechnie wiadomo, większość zwierząt bardzo źle reaguje na huki petard. Jest to dla nich ogromny stres, który odchorowują brakiem apetytu, a nawet wymiotami. Taka prośba z naszej strony, żeby zastanowić się nad tym, czy na pewno chcemy hałasować, narażać zwierzaki na stres. Jakby nie było, jest to dość popularne i wiemy, że bardzo często po prostu to strzelanie to nie jest kwestia pół godziny pomiędzy Sylwestrem a Nowym Rokiem już, tylko że jest to na ogół kilka dni przed i po Sylwestrze, gdzie jakby nie było też nieletni, którzy w zasadzie nie powinni mieć dostępu do tego typu zabawek, że tak to ujmę w cudzysłowiu. Mimo wszystko ten dostęp mają i po mieście słychać wzmożony, że tak powiem, huk petard, racji i różnego rodzaju innych materiałów, tak zwanych fajerwerków. Ilu z nas zrezygnuje z rozrywki na rzecz zwierząt, okaże się wkrótce. Najważniejsze jednak, by mieć tą świadomość i choć w najmniejszym stopniu swoją postawą uwrażliwiać najmłodszych. Często słyszymy, że to, ach, bo my nie strzelamy tak dla siebie, tylko dzieci, bo to dzieci lubią pooglądać, jak to strzela, kolorki. Myślę tak, proponuję mimo wszystko spróbować kupić tę karmę i pójść z dzieckiem do schroniska. Niech to dziecko przekaże tę karmę zwierzętom. Myślę, że taki, tu nie chodzi o to, że chcemy w jakiekolwiek zakazy, nakazy i działać w taki sposób. Absolutnie nie. To jest dobra wola mieszkańców. Jeżeli państwo chcecie, zachęcam. No jeżeli państwo wolicie strzelać, no oczywiście nikt nikomu nie będzie niczego zakazywał. Akcja akcją, ale jak dobrze wiemy, nie wszyscy darują sobie podniebne atrakcje. Starajmy się wówczas zadbać o jak najlepszy komfort naszych pupili. Nie zostawiajmy ich samych i nie wychodźmy z nimi poza dom. Zwłaszcza bez smyczy, bo spanikowane często uciekają i tracą orientację, a w najgorszym wypadku giną pod kołami samochodu.